Czy wieczne życie może być stracone? Mam taki traktat. Czy wieczne życie może być stracone? I spróbuję wam powiedzieć, jaka jest treść tego traktatu. Bo jest to moim zdaniem bardzo ciekawe postawienie sprawy. Wydane jest to przez Grace and Truth, które operuje zarówno w Nigerii, w Kadunie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Czy można stracić życie wieczne? Odpowiedź Biblii na to ważne pytanie brzmi: ponieważ tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana 3,16. Ponieważ tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto wierzy Mu, nie zginął, ale miał życie wieczne. Życie wieczne pochodzi z samego serca Boga. A kiedy człowiek je otrzyma, nigdy nie zginie, ponieważ jest wieczne. Nie powiedziano nam, że musimy kochać Boga, ale powiedziano nam, że On nas umiłował. Nie jesteśmy proszeni, aby dać Mu cokolwiek, ale jesteśmy proszeni, aby uwierzyć, że dał nam życie wieczne w swoim jednorodzonym Synu. Jego częścią jest kochać i dawać. Naszą częścią jest wierzyć i mieć. Gdyby Bóg poprosił nas o spisanie sposobu na zbawienie, napisalibyśmy coś takiego: Bóg tak umiłował świat, że dał nam możliwość zbawienia się, aby każdy, kto robi to, co potrafi najlepiej i udaje się do miejsca kultu i modli się o przebaczenie, mógł mieć dobrą szansę na życie wieczne, gdy umrze. Dzięki Bogu On uczynił to znacznie prostszym i pewniejszym niż to, co my sami moglibyśmy sobie na siebie włożyć i wymyśleć. Kto ma życie wieczne? Ten, kto wierzy w Syna, posiada życie wieczne tu i teraz. Zauważ, 5 wyraźnych punktów w wersecie z Jana, 5 rozdział, 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Lub mówiąc inaczej, najpewniej powiadam wam, po pierwsze, ten, kto słyszy moje słowa i, po drugie, wierzy temu, który mnie posłał i, po trzecie, ma życie wieczne i, po czwarte, nie przyjdzie na sąd, lecz, po piąte, przeszedł ze śmierci do życia. Ewangelia Jana 5,24. Czy coś może być jaśniejsze? Czy musimy pracować, aby otrzymać i zachować życie wieczne? Odpowiedź brzmi: nie. Wszystko, co musimy zrobić, to uwierzyć. Kto wierzy Synowi, ma życie wieczne, mówi Ewangelia Jana 3,36. Czy słyszeliśmy Jego słowo i czy wierzymy temu, który Go posłał? Jeżeli wiesz, że prawdą jest tak, wtedy Pan zapewnia cię, że masz życie wieczne tu i teraz. Nie jest to już jedynie niepewna nadzieja na przyszłość. Zapewnia cię również, że nie przyjdziesz na sąd. Chrystus już poniósł cały sąd za każdego wierzącego. I dlatego nie ma teraz żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, jak mówi nam Rzymian 8,1. Powiedziano nam również, że już przeszliśmy ze śmierci do życia. Kiedyś byliśmy w stanie duchowej śmierci, teraz przeszliśmy do życia wiecznego. Aby podkreślić to błogosławieństwo, Pan mówi podobnie. Ponownie po raz drugi. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam,
wierzący mi ma życie wieczne. Tak mówi w Jana 6,47. Czy po przeczytaniu tego ktoś może wątpić? Gdy czytamy dalej, dowody stają się jeszcze mocniejsze. Owce moje słuchają mojego głosu i ja je znam, a one idą za mną. Ja im też wieczne życie daję i nie zginą na wieki, ani ich nikt nie wydrze z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojca mojego. Ja i Ojciec jesteśmy jedno, jak mówi nam Ewangelia Jana 10, rozdział 27 do 30 wersetu. Jezus, prawdziwy pasterz, nie tylko oddał swoje życie za owce, ale daje owcom życie wieczne. Czy istnieje jakaś niepewność dla owiec? Żadnej. Wierzący nie tylko są pewni, że posiadają życie wieczne, ale również są pewni, że nigdy nie zginą. Nie mogą być wyrwani z bezpieczeństwa gwarantowanego przez Ojca i Syna. Spójrzmy na jeszcze jeden fragment z Jana. Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Te rzeczy napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Ewangelia, nie, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, 10 werset, do 13 wersetu. Prawdziwy wierzący w Syna Bożego ma życie wieczne, ponieważ Słowo Boże mówi o tym wielokrotnie. Wątpić w to, to zaprzeczać Słowu Bożemu. Być może pytasz, a co z Judaszem i tymi fragmentami Pisma Świętego, które zdają się sugerować, że można stracić swoje zbawienie? Bóg wie, że niektórzy, którzy nazywają siebie chrześcijanami, mogą nimi nie być. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Tak mówi Ewangelia Jana, 7 rozdział, 21 werset. Dlatego potrzebne są ostrzeżenia, aby ich obudzić. Wiele pism ostrzega takich chrześcijan przed odpadnięciem. Ale ci, którzy tylko mówią, że mają wiarę, a potem odpadają całkowicie, rezygnując z chrześcijaństwa, mogli nigdy nie być wcześniej zbawieni, jak mówi nam list do Hebrajczyków 6, 4 werset do 6. Prawdziwy chrześcijanin może się obrócić i zgrzeszyć, ale nadal jest dzieckiem Bożym, choć nieposłusznym. W związku z tym, w tym życiu jest narażony na karcenie przez swojego Ojca. To karcenie samo w sobie jest dowodem wiecznej relacji z kochającym Ojcem, albowiem kogo Pan miłuje, tego karze. A każdego syna, którego przyjmuje, biczuje, mówi Hebrajczyków 12:6-7. Przez grzech chrześcijanin nie traci zbawienia, które jest wieczne, ale może ucierpieć jego społeczność z Ojcem oraz radość i pokój, które płyną z chodzenia z Nim. Kiedy chrześcijanin wyznaje swoje grzechy Bogu i osądza siebie za swoje nieposłuszeństwo, jego Ojciec mu przebacza i społeczność zostaje przywrócona. W Piśmie Świętym nie ma sprzeczności, nie da się obejść słów życie wieczne i nigdy nie zginie. Nie można ich przekręcić, aby oznaczały coś, co jest tymczasowe lub co można mieć, a potem znowu stracić. Życie wieczne, raz zapewnione w Chrystusie, nie może być utracone. Uwierz w to i żyj w radości i bezpieczeństwie tego życia.